Czy zastanawiałeś się kiedyś, co SCP-173 ma pod spódnicą? Zastanawiałeś się kiedyś, jakiej jest płci? Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby SCP-173 nie wyglądał jak orzech, tylko jak rakieta kosmiczna, która leci prosto w twoją odbytnicę, żeby sprawić ci niezwykłą radość z czytania raportów SCP? Ja też nie, ale dzisiaj w tym filmie chcę się zagłębić, poeksplorować trochę inne inkarnacje SCP-173, czyli tego SCP, tego raportu, tego opowiadania, które rozpoczęło 13 lat temu całą stronę SCP-Wiki. W jaki sposób, w jaki inny sposób mógłby wyglądać? Na początku powiem wam w ogóle, dlaczego chcę zrobić ten materiał, bo SCP-173, rzeźba, jest pierwszym SCP, który powstał kiedyś, ponieważ jakiś gość na forczanie napisał: patrzysz na rzeźbę? Jest git. Nie patrzysz na rzeźbę? Skręca ci kark. I tak oto powstała cała seria opowiadań o tym, jak doktorzy gubią się w innych wymiarach, są zabici przez innych doktorów, żydowscy doktorzy nie mogą umrzeć, bo czemu nie? Cała historia powstała tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś wymyślił sobie takiego orzeszka na podstawie jednego prostego zdjęcia. Jakiego zdjęcia? Tego zdjęcia. Gdyby nie to zdjęcie, nie byłoby w ogóle SCP-Wiki w takiej formie, w jakiej ją znamy. Tylko problem jest tego typu: to zdjęcie nie należy do autora SCP-173. To zdjęcie tak naprawdę jest zdjęciem z wystawy i to jest rzeźba po prostu japońskiego artysty, tak? Dobrze mówię? Izumi Kato. Nie, nie chodzi mi o japońskiego, nie chodzi mi o japońską pływaczkę, chodzi mi o artystę, malarza. Izumi Kato to człowiek, który urodził się w Japonii i który jest artystą odpowiadającym m.in. za projekt Untitled 2004, czyli Nienazwane 2004. To tak naprawdę jest SCP-173. To właśnie przedstawia zdjęcie SCP-173. Dlatego fundacja SCP, jakby cała strona SCP-Wiki, ma trochę problem. Problem tego typu, że tak jak całe wiki, cała wiki, wszystkie opowiadania należą do ich autorów i w sumie tyle, jakby wszystko jest na licencji Creative Commons, czyli że można to rozprzestrzeniać, można na tym zarabiać, można wszystko dzielić się, po prostu komunizm. To tak z tym zdjęciem jest trochę trudniej, ponieważ to zdjęcie i ta figura należy tylko i wyłącznie do Izumi Kato. Tak więc rzeźba należy do Izumi Kato, a zdjęcie do Keisuke Yamamoto. I problem jest tego typu, że w sumie nie można na tym zarabiać, w sumie nie można na tym nic zrobić. Ale ludzie dostali pozwolenie od Izumi, żeby opublikować to zdjęcie jako SCP-173, więc dziękujemy za to, brawo, brawo, cheers, cheers, są dobrzy ludzie na tym świecie. Dlatego właśnie, że to zdjęcie tak naprawdę nie należy do fundacji SCP, wiele osób stwierdziło, że może zrobi remake tej postaci, może zrobi swoją własną wersję SCP-173, jak według nich wygląda. Oczywiście żaden z tych remake'ów nie trafi tak naprawdę na SCP-Wiki, bo jednak bez tego zdjęcia i bez tego, jaki ta rzeźba miała wpływ na naszą społeczność tutaj, nie byłoby aktualnej SCP-Wiki. Mimo to, przejrzymy dzisiaj wszystkie inne wersje SCP-173, jakie udało mi się znaleźć. Dobrze. Zacznijmy w ogóle od samego Izumiego Kato i od jego innych dzieł, bo w sumie to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe i powinniście to zobaczyć. Jakby samo Untitled 2004 po pierwsze jest takie duże, ale jeżeli wygooglujemy jego imię i nazwisko, to znajdziemy jeszcze więcej niepokojących figur i niepokojących malunków, które przedstawia w swoich dziełach, co jest cudowne. I czemu mi się dzieci drą za oknem? Jakby powinny być w piwnicy. Jesus fucking Christ. Dobra, nie zwracajcie na to uwagę, później się nimi zajmę. Zauważcie, że wiele z jego postaci na malunkach i figurach rzeczywiście jest bardzo podobna do samej oryginalnej Untitled 2004, który to są właśnie jego postacie. One nie mają płci, nie mają rasy, nie mają żadnej przynależności do niczego. Ale nie zamierzam się zagłębiać w jakby to jest ciekawe. That's some long legs, boy! Daddy long legs! Oh boy, me likey! Chociaż co do tego bezpłciowego, moglibyśmy się trochę spierać. Przypominajka, że Untitled 2004, czyli statua, rzeźba, która zainspirowała SCP-173, jest taka wysoka i posiada...
Nie wiem, czy powinienem to pokazywać na YouTubie, nie wiem, czy YouTube mnie za to nie zdemonetyzuje, ale już wiem w takim razie, w jaki sposób sklonowały się te SCP-173 w tym opowiadaniu, bo kojarzycie, jest to opowiadanie, gdzie SCP-173 sklonowało się i przejęło cały świat. To jest cudne opowiadanie, to już wiemy, w jaki sposób, SCP-173 może się rozmnażać, okej. Nie będę tego kwestionował, nawet przez chwilę. Tak więc przejrzyjmy, jak wyglądają inne style i inne pomysły na to, jak mógłby wyglądać SCP-173, żeby ominąć prawa autorskie co do rzeźby, żeby ludzie mogli, wiecie o co mi chodzi. SCP-173-Z albo 2 albo cokolwiek, ten w sumie jest bardzo ciekawy, bo tak naprawdę w oryginalnym raporcie SCP-173 jest tylko napisane, że jest to rzeźba z betonu i nic więcej. Ta rzeźba tutaj prezentuje się jako w teorii taki zwykły golem, widać, że mógłby być trochę mobilny, jakby jego ręce i nogi mogłyby się normalnie skręcać, bo oryginalna rzeźba nie ma tej mobilności, ma niby nogi i ma niby ręce, tylko te ręce są takie krótkie jak u tyranozaura, a nogi są też takie mało mobilne, dupa obsrana i w sumie to wygląda dziwnie, ale niezbyt przerażająco i niezbyt wygląda to, jakby miało cię zaraz zaciukać. Natomiast to wygląda już bardziej, nie to, że strasznie i nie to, że niebezpiecznie, ale wygląda, jakby rzeczywiście mogłoby ci spuścić wielki łomot. Niekoniecznie podoba mi się ten design, jest okej, ale jest taki bardzo kanciasty. Gdyby SCP-173 było w Minecraftie, to myślę, że tak właśnie by wyglądało. Ten natomiast to zupełnie inna bajka, w ogóle propozycja, żeby dodać go do SCP-SL, to by było cool. Widać ewidentnie, że jest tutaj więcej detali. Myślę, że to jest odrobinę bardziej creepy, dlatego, że bardziej przypomina rozkładające się ludzkie zwłoki. Co jest bardzo creepy, przebijające wszystko druty, ten cały beton, wyglądają cudownie i jeszcze głowa przypominająca czaszkę, to jest zdecydowanie na plus. Zdecydowanie coś, co nie jest obsrane, tylko ja bym się obsrał, jakbym ja to zobaczył w nocy. Daję lajka. Przeglądając dalej Google Images, widzimy SCP-173, który trafił do wersji gry SCP Containment Breach Unity. To jest bardzo ciekawy design według mnie, bo mimo wszystko ma zachowane tą kolorystykę na twarzy naszego SCP-173 oryginalnego. Ma też takie ładne wzorki. Jednocześnie jego nogi, poproszę zbliżenie nóg, wygląda bardzo mało mobilnie. I wygląda jak taki ślimak, który wyrasta z ziemi i macie zaraz objąć swoimi łapskami, których nie ma, bo ślimaki nie mają rąk, ale ten ma i dlatego jest dziwny. Ale jednocześnie ma potencjał do tej mobilności, bo jego łapki są całe z drutów, więc może ci łatwo ukręcić ten kark. Nie to, co ten oryginalny z łapkami T-Rexa. Jak do gry SCP, to jest bardzo trafiony design. Na tyle niemobilny, żeby wyglądał jak rzeźba, ale na tyle mobilny, żeby rzeczywiście mógł ci ukręcić ten kark. Porównajmy sobie tego skurczysyna z tym, no niby jest creepy, bo wygląda jak taka dosłownie lalka dziecięca czy coś. Ten wygląda, jakby urwał się z jakiegoś kultu sarkickiego i jakby miał cię zaraz złożyć w ofierze. A to jest urocze, o Boże. Małe orzeszki. O nie, w ogóle cała rodzina. Wyobraźcie sobie całą rodzinę orzeszków, to jest cudne. Ej, to idzie na miniaturkę. To jest w ogóle... To jest chyba ten, który widzieliśmy na samym początku. Nie to, że mi się nie podoba czy coś, ale wygląda jak taki, nie wiem, taki klocek, taki android, który byłby w jakiejś bajce dla dzieci. Jakby była seria animowana o SCP dla dzieci, gdzie kiedyś w przyszłości, kiedy SCP będzie normalnie, SCP Wiki będzie drugą biblią, to będą robić bajki dla dzieci o SCP i to właśnie będzie główny bohater. I przez cały serial nie będzie się ruszał w ogóle, bo widzowie będą patrzeć w ekran. Pojedynek spojrzeń przez całość trwania serialu. Boy! Ale tego lubię. SCP-173 ma nowy design, ja... Spójrzcie, jak zmasakrowali mojego orzeszka. Oh boy! To jest creepy w cholerę. To już bardziej przypomina taki zmasakrowany płód. Z klatką piersiową z żeliwnych prętów i bez rąk. No on nie ma rąk, to są nawet ręce krótsze niż T-Rex, więc tym bardziej nie może skręcić ci karku. Nie. To jest minus ode mnie, łapka w dół. Ale w ogóle to jest cudne. Nie podoba mi się zamysł tego, że SCP-173 jest tylko skorupą, ale to jest epickie. Wyobraźcie sobie, że mimo wszystko jednak
SCP-173 to tylko betonowa rzeźba, w której coś jest. W której jest coś o wiele gorszego. Które jak tylko odwrócisz wzrok, wypluwa się spod tej skorupy, ukręca ci kark, albo jeszcze cię pożera gorzej. That would be fucking creepy as fuck. Mimo to bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba design tej istoty, czymkolwiek ona miałaby być. Natomiast w moim kanonie SCP-173 nadal pozostaje orzeszkiem. A nie zmutowanym kosmitą. No to jest cute. Wygląda jak taka laleczka z Little Big Planet. To też jest całkiem creepy, ale dlatego, że to jest taki... też bardziej przypomina jakiegoś wielkiego człowieka, jakiegoś wielkiego golema, takiego zmasakrowanego, poprzebijanego. Tylko, że też to jest takie masywne gunwo. Ten SCP według mnie jest idealny, bo on zachowuje ten balans między tą betonową rzeźbą, a czymś, co rzeczywiście może do ciebie podbiec i cię urżnąć. No a to... nie wiem, jakoś nie wygląda, żeby miało się... Okej, to jest... Nie chciałbym, żeby coś takiego zablokowało mi przejście, dobra, okej. Plusik. What the fuck? To wygląda jak nieudana rakieta kosmiczna. Potrzebujemy jakiejś puenty do tego filmu, potrzebujemy jakiegoś zwieńczenia, potrzebujemy czegoś, kogoś, kto nam powie, który z tych designów, których z tych projektów jest najlepszy. Ja nie jestem ekspertem niestety, zadzwonię po innego eksperta, on zaraz tutaj przyjdzie. Podobno go lubicie. Co my tutaj mamy? Zastanówmy się. Witam was ponownie, tutaj doktor Pio. Widzę, że Pio wrócił już do zdrowia, więc nie muszę go zastępować aż tak, jednak będę się pojawiał cały czas, żeby dawać wam ekspertyzę w pewnych sprawach. W ostatnim filmie z SCP recenzji parę osób zwróciło mi uwagę na to, że źle trzymam kazoo. Przepraszam, ale ja tutaj noszę kitel i ja chyba wiem, jak się trzyma kazoo. Poza tym, czy przez tą moją twarz z moimi śmiejącymi ustami wydaje ci się, że ja mógłbym złapać to kazoo tą stroną? Przecież to jest oczywiste, że kazoo jest zaprojektowane, by je złapać tą stroną. Ale wracając do clue naszego filmu, czyli do materiału o tym, który według mnie design SCP-173 naszego kochanego orzecha, naszego kochanego betonowej dupy jest najlepszy. Otóż według mnie, zastanówmy się. Ten design jest po pierwsze bardzo aerodynamiczny, po drugie bardzo termodynamiczny. Po trzecie, bardzo orzechodynamiczny. To jest po prostu boska cząsteczka. To jest zaginione połączenie między małpą a człowiekiem. To jest idealne stworzenie. To jest idealny design SCP-173. I taki właśnie powinien się znaleźć na SCP-Wiki. Dziękuję, pozdrawiam. Z tej strony dr Pio. Do usłyszenia. Bawem. Poszedł już sobie? Dobra. Mam nadzieję, że już sobie poszedł, jakby... Ja zawsze wam mówiłem, że ja niespecjalnie przepadam za doktorem Pio, ale tym razem chyba dokonał dobrego wyboru. To jest najlepszy design SCP-173. Tak dobry, że aż sobie go ustawię na tapetę. Idealnie. Teraz za każdym razem, kiedy się będę budził, będzie mnie przeszywał wzrok tego gówna. No, tak więc wydaje mi się, że to by było na tyle w tym filmie. Pooglądaliśmy sobie różne redesigny. Zobaczyliśmy, co SCP-173 ma pod spódniczką. To były różne wersje SCP-173. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.